Nazywam się Michał Solarski, jestem polskim fotografem na stałe mieszkającym w Londynie. Pracując nad projektem, który znalazł się w finale tegorocznej edycji Leica Oscar Barnack Award, odwiedzam miejsca, które były, a w wielu przypadkach nadal są, popularnym celem wakacyjnych wyjazdów wśród mieszkańców krajów niegdyś zamkniętych za żelazną kurtyną. Turystyka w krajach bloku wschodniego, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, cechowała się swego rodzaju celowością. Jej nadrzędnym celem była rekonwalescencja i powrót do pracy w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Wolny czas i praca były ze sobą nierozerwalnie związane. Cykl powstawał w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Pierwsze zdjęcia do projektu powstały w 2010 roku. Po tym, jak wertując strony rodzinnego albumu fotograficznego, natknąłem się tylko na jedno zdjęcie z naszych licznych wyjazdów nad jezioro Balaton na Węgrzech. Jest to portret, na którym wraz z siostrą pozuję do zdjęcia na jednym z deptaków nad jeziorem. Pomyślałem wtedy, że powinienem odwiedzić te miejsca jeszcze raz i zrobić to, czego moi rodzice nie zrobili 20 kilka lat wcześniej. Wizyta nad jeziorem sprawiła, że zainteresowałem się kulturą wypoczynku w regionie. Praca nad projektem jest swego rodzaju sentymentalną podróżą w czasie. Fotografowane przeze mnie miejsca i sytuacje przypominają te, które pamiętam z dzieciństwa. To podróż w poszukiwaniu miejsc, gdzie czas się zatrzymał, w poszukiwaniu bezruchu i monotonii byłego bloku wschodniego. Jest to próba wizualizacji wspomnień osoby dorastającej za żelazną kurtyną.